Mamy coina, znaczy backstaba, to możemy tego zatrzymać na wypadek uprycha klanu pachołów albo 4-4. No ten akurat w tym wypadku średnio potrzebny. Gotowe. Teraz będzie każdy przepraszał jak leci. Kurde, chłopaki, pamiętajcie. Pamiętajcie, że nie trzeba przepraszać, wystarczy nie robić niczego, co wymaga przepraszania. Cześć, Forsak. Panie Forsak, witamy, witamy. Tak sobie myślę. Albo ogólnie nic nie robić. Nie no, można, wiesz, robić wiele rzeczy i nie przepraszać. Natomiast robienie rzeczy, za które się później przeprasza, z założenia mija się trochę z celem. Bo po co to robić, skoro i tak później za to przepraszasz? No zagramy tego w tempo, żeby nie skipować tury. Oszczędz na ekrium. Dupa z trupa. Oto sprawiedliwość. Wiesz już, czy będziesz pokazał jakąś kartę w tym dodatku? Właśnie dostałem NDA. Dostałem pytanie, podpisałem to NDA. Znaczy dostałem pytanie, dostałem NDA, podpisałem to NDA i cisza, więc... Chyba tak, ale nie jestem pewien. Oto sprawiedliwość. Stać kto idzie. Ale mizerne playe mamy w tej grze. Ja mam MKR, ja chciałem powiedzieć, że sorry za tamto, co kiedyś pisałem. No spoko. Nic się nie stało. Jaha. Super. Pozwońmy się agonii ze stołu, żeby nie było jakichś jaj. Aczkolwiek on się już rozkręca i się kurde pewnie zdąży rozkręcić. Bo byłeś ostro wkurzony. Ja wkurzony to mam na drugie imię, więc... Whatever. Dary... Dary, spary. No GG raczej. A raczej GG. Żaden mur mnie nie zatrzyma. Żaden. Żaden mur can't stop me. Co ja mam się tu zrobić? No musiałbym super schajrolować wysoko tutaj, żeby coś... Okej, okay, whatever. Pan Palaś, dobra. To Leroya wyrzucimy, to zostawimy na trzecią, to zostawimy na toksy. Nikt się nie ostanie! A skąd on ma wiedzieć, czy grasz, czy nie, czy lubisz, czy nie? Gotowe. Czekam na rozkazy. Oto sprawiedliwość! Diabne gościa. Światło gaśnie, ale walczymy dalej. Czas streamowania po grach przez ostatnie 30 dni. Hearthstone. I cztery inne pozycje. Chłopaki, słuchajcie. Możecie sobie pisać. Możecie sobie wymyślać.
Możecie sobie tworzyć historię, możecie sobie pisać książki, możecie sobie robić co chcecie. Ale pisanie streamerowi, żeby w coś zagrał, już nieistotne, czy gra w jedną grę, czy w wiele gier, czy w coś tam, jest bez sensu. Są momenty, które są spoko do takich akcji, jak na przykład streamer pyta, czy macie jakąś propozycję, ale... Boże, po co ja to tłumaczę? Ale to nie działa tak, że wy se napiszecie, bo ktoś tam chce zobaczyć w twoim wykonaniu, w moim wykonaniu, czy w kogoś tam wykonaniu i nagle streamer, a spoko, to ja już gram. Chłopaki, naprawdę, ja rozumiem, że zakładam, że jesteście młodzi, bo nie wierzę, żeby ktoś komuś dorosłemu trzeba było to tłumaczyć. Że macie wybujałą wyobraźnię i tak dalej, ale to nie działa tak, że wy sobie napiszecie zagraj w tą grę, bo chcę ją zobaczyć, bo jest darmowa, czy jakaś tam, czy cokolwiek innego i ktoś od razu pobiegnie i będzie w to grał. Serio. Chyba, że dorzucić tysiaka. No, to jest wyjątek od reguły. Grałem w Dota Auto Chess. Który deck na mecha tu nie jest najlepszy, Warlock. Ale może to jakiś nowicjusz i nie wie jaki masz content. I to ma być, rozumiem, argument, tak? To czekaj, zastanówmy się. Jeżeli jesteś nowicjuszem na jakimś streamie i nie znasz streamera i jego contentu, to może najpierw go poznaj, a później proponuj mu gry, bo w sumie skoro go nie znasz, to co za różnica, czy on gra w to, czy w tamto. Po prostu zadał ci pytanie, a to ja się obruszyłeś, jakby ci gość zaczął obrażać. Tłumaczysz, bo wiesz, że my mamy rację i próbujesz to obrócić. Dobrze, dzieci, macie rację. Tak sobie myśl. Zachowałem się jak gówniarz. A nie przyjęto. Zwycięstwo jest twoje. Nikt nie umknie, o Boże. Cóż za piękne rozdanie. No cudownie. No czasami jak cię oglądam, to nie wydaje mi się, jakby się dobrze bawił w ogóle Eden. No bo czasami się nie bawię dobrze, no. Myślisz, że jak streamuję te 100-200 godzin w tygodniu, w miesiącu, to za każdym razem się dobrze bawię? Czasem mnie coś szczyka, czasem mnie coś kuje. Czasem mnie coś boli. Czasem coś dobiorę, a czasem nie. Czasem, nie wiem... Jest taki, a nie inny, coś tam, flow i tak dalej. Nie, zawsze się dobrze bawię, drodzy państwo. Kurde, no i się oszukałem. A nie, jakbym nie zagrał tego siwa, to bym go nie dobrał. Aha. Ho! Dobrze, że on nie ma Hellfire'a na ręce. Może ten nowicjusz oglądał się streama z 5 minut i uznał, że już go zna na tyle, że zaproponuje inną grę dla streamera. No to sensowne zachowanie. To chyba sami musicie przyznać, że to bardzo sensowne, nie? Chodzić na stream i oglądać... Weź zmień grę, bo ja bym sobie to innego poglądał. Opacy. Dziełchy. Powiadam wam. Wstyd, że mi mój...
Wstyd mi, że takie rzeczy tłumaczyć muszę. Ile ja bym dał, by rzeczy tych nie tłumaczyć. Dałbym normalnie... wiele. I pole z kartofli. Znaczy i pole kartofli. No jak ja wygram tą grę, to się zdziwię. Jak myślisz, czy Divine Shield Paladin będzie dobre? Nie, myślę, że nie będzie. Nie ma co robić z tego dramy na cały wieczór. Ale ja z tego nie robię dramy, znaczy to nie wiem. Jeżeli dla was to dla drama, to siory, ja sobie po prostu gadam. Ale dobra, masz rację, nie ma co ten... trzymać się jednego tematu przez 748 godzin. Przynajmniej wiesz, na co jest popyt. Mam nad wyraz aktywnego sąsiada nad dachem, znaczy u góry. Cały dzień biega i rzuca jakimiś kurwa metalowymi czymś. Jesteś najlepszy. Wiem. Trzeba tu dużo mówić. Synek super stream, nie daj się trollować w gimbazie. No nikt nie umknie. Dobra, zostawmy tak. Kartofele. Kartofele elemele. Słyszeliście, że ziemniaki przyłożone do ramy po tym poszczepieniu sprawiają, że rana już jest bezpieczna? Nikt się nie ostanie, panie Zeus. Czekajcie sekundki, kilka. Pykuł, pykuł. To ja. Chudy się nazywam. Chudy? Chudy. Przedstawowa. I ukreskowane. I te. Nie mogę sobie tego wyobrazić, że się eksploduje. Co ty, tu czatu nie czytasz? Naprawdę ktoś tak pisze? No, pewnie by się ktoś znalazł. Ja myślałem, że to po prostu skorobra się od barwi od jodyny. Nie! Ziemniaki wysysają złowrogie bakterie ze szczepionek. Coś tam. Kalafior. Mały chlor. Mam wrażenie, że ta walka z tym typem nie będzie najszybszym pojedynkiem tej części internetu. O Boże. Widzę gwiazdki na niebie. I widzę... ziomka. Potrzebie. Tralala, tralala, tralala Benz. Tak, Beatko? Chcę albo nie chcę? A co oferujesz? Przedstaw swoją ofertę usług. Pierdol. Nie, to nie chcę.
Ja mam pomysł w następnej turze, co mogę tak zrobić. Trzymamy tego. Czasami mógłbyś na dwa konta grać? Gram! To prawda, nie w Hearthstone'a, tylko w coś innego, ale gram. Jeszcze ten multitasking trenuję. Kalafiorek, kalafiorek i rzeżucha. To jest porcja dobra dla serducha. Bum. Jedziesz, maliniarzu. Maliniarzu, zbrodniarzu. O nie. O nie. Przepisali mi jakieś lekarstwa? Nie, nie przepisali, bo dalej nie wiadomo, co mi jest. Subcio. Po prostu subcio. Mały chleb, ty go zjesz. Boże, panie magu, weno, pan kurwa, graj. Magu, ragu, faka, maka, poko, pom. Bili, bim, bim, bom, bom, bom. Czy on to robi specjalnie? Czy nie? Nie mogę się zdecydować w ocenie. Wydaje mi się, że chyba nie, więc nie będę się mścił. A z drugiej strony... Nie lubimy slow playowa, Ania. Tak sobie myślę. Bez sens. Ale zróbmy tak. Nie mam innego pomysłu. Moi drodzy, kalarepki. Ktoś ma ochotę? Dobra kalarepka. Najlepsza po tej części Dzikiego Zachodu. Ale się pięknie pali się mówi, proszę pani. To był twój play? To był twój play, gościu? No i chyba był dobry. Dobra. Też nie, bo to bez sensu. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Ile ja tych kart zagrałem? Raz, dwa, trzy. Dobra. Dawaj, Edzia. Edzia, śledzia i jedziemy. Jak tam są mop poczucie? Moje obliczenie. Powiedzmy, że bywało lepiej. Ale z drugiej strony może też i bywało gorzej. Serio? Fucking RNG. Fortune RNG. Daj mi jakieś zadanie. Cześć, Adi. Ty go zjesz, ty go zjesz. O nie, znowu mam tyle gwiazdek, znowu dostanę jakąś grę nie do wygrania. Warlock. No można by to przytrzymać, bo mogą być jakieś Mountain Gianty, Twilight Drake'i. Poszukajmy startu. U nas nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani.
No ciekawe stwierdzenie, nie ukrywam. Dosyć interesujące. Graj. Twitch chat jak zawsze ma dobre pomysły. Po prostu czytasz i normalnie ci ręce podają. Dzięki za radę, ziom. Wezmę ją do serca. A nie wiem, bardziej mi się to podoba. Wchodzi w mana curve. Czwarta tura, 4 many. Karty za 4 many. Niech będzie tak. Bulgotki, głupotki. Hopla, 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 graj. Jak się czuję po lekach od pana doktora? Problem jest w tym, że nie dostałem żadnych leków. Więc czuję się nijak. Przynajmniej po lekach, bo nie mam leków. Bo to, co myślałem, że mi jest, to mi nie jest. Więc. Nie da moja, ponie. Ponie Grzesiu. Dzida moja. Robimy tak. Głównie, żeby dobrać kartę. Ja żreć, ty żarcie. Okay. Zrobię sobie tak, bo tak to Hellfire zabija mi tylko tego i tylko przeżywa. Jasne. Będzie defoilo? Pewnie będzie. Jak szykuje jakąś kurtę. Wolałbym defaila od tego wariata. Daj mi jakieś zadanie. No nie dobrze. To nam się bardzo, 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 ale to bardzo nie podoba i to nam bardzo, bardzo mocno pokrzyżowało plony. Plony. Plony prosto z korony. Aha.
twa magia cię nie uratuje. Twa magia. Zadanie przyjęte. Sprawiedliwość. Dobranoc. Płynanoc. Refiki na noc. Ciemność się pogłębia. Ciemność się pogłębiła. Panie, panu ty, panu ty się ciemność pogłębiła? Nie, mnie to się ciemność nie pogłębiła. No i to ja rozumiem, panie Mirku. Panie Mirku, graj pan. Da się kupić w Polsce preorder za Amazon Coinsy? Nie wiem. Znaczy pewnie jakoś się da coś tam. Ale jak to zrobić i tak dalej, to nie mam pojęcia, niestety. Oni źli, my niedobrzy. Tak sobie myślę. Ja też sobie myślę, żebym się napił. Problem jest taki, że mam ręce zajęte. Nie wiem, jak to zrobić. O! Jedną rękę mam wolną. Dobra. Dobieram 6 kart. Dwie pale. Nie, raz, dwa, trzy. Jedną palę. Nie mogę spalić Leroya i przygotowania. Skończyły mi się karty. Aha, tylko nie miałem przygotowania w deku. Dobra. Wygrałbym to, gdyby nie ta pierdzielona linka. I to, że spanikowałem. Bo miałem lital chyba z tym i z tym na to. Czy wiadomo, kiedy Blizzard zacznie pokazywać karty? Możliwe, że wiadomo. Natomiast ja niestety nie wiem. Nie widziałem żadnej informacji nigdzie na ten temat. Też na przykład nie widziałem. Dobra. Informacji na temat przygód, jak to ma w ogóle działać i tak dalej. Więc nie wiem, czy ja jestem jakiś ślepy. Czy Blizzard nic nie mówi w tym roku za bardzo. Boże, czy ja rankę wbiłem?